serdecznie właścicieli strefy walk, panów. Witam serdecznie właścicieli strefy walk. Witam Mariusza Pudzianowskiego, który październikową galę poprowadzi. Witam wszystkich zaproszonych gości i was serdecznie. Proszę państwa, gala odbędzie się 28 października w hali warszawskiego Torwaru. Tak jak powiedziałem, w walce wieczoru zmierzy się Aleks Emelianenko z polskim, jeszcze nieogłoszonym przeciwnikiem. Było wiele spekulacji na temat tego, dlaczego poprzedni przeciwnik Tomasz Nowak wycofał się z pojedynku z Aleksem Emelianenko. Sporo prowokacyjnych wpisów pojawiło się w serwisach branżowych, sporo prowokacyjnych wpisów pojawiło się na forach internetowych. Ja chciałbym teraz po raz kolejny niestety oddać głos właścicielowi strefy walk, który przekaże niepodważalny dowód na to, co było powodem tych wszystkich plotek, czyli domniemane zakażenie pana Emelianenki wirusem zapalenia wątroby typu B lub C też, bo takie też się pojawiały. Tak więc proszę przekazać niepodważalny dowód. Witam jeszcze raz. Cała historia, którą my, ja akurat z moim wspólnikiem zaczęliśmy ma o 2 lat. Powiem tak, byśmy mogli nie jeden tom napisać na temat tej całej sprawy z Aleksem. Mam tutaj oryginalne badania Aleksa, które zrobił w Polsce. Są to badania aktualne z podpisem pani doktor kliniki. Nie ma żadnego matactwa. Nie ma. Panowie z KSW bardzo często wykorzystywali to, że Aleks jest chory, że nie może walczyć. Bardzo często byliśmy też oczerniani przez nich. To znaczy założenia strefy walki były takie, że pracujemy honorowo. Nigdy nie mówiliśmy źle o KSW. Nigdy. Ale po prostu po tych ostatnich przypadkach, co się działy, no niestety musimy troszkę inaczej, nasze działania są w innym kierunku. Nie wiem, proszę zobaczyć badania oryginalne. Podpisy. Badania zostały wykonane kilka dni temu po przylocie Aleksa już do Polski. Fotografujemy. Tak. Dlatego trzymaliśmy to przez kilka dni w tajemnicy, ponieważ nie chcieliśmy, aby ktokolwiek kontaktował się z Aleksem. Jest to niezbity dowód na to, że wszystko jest w porządku i poproszę teraz o pytania do poszczególnych osób. Znaczy powiem tak, nie ma żadnej obawy pod tym względem. Mamy Aleksa, mamy team Rosjanów, mamy team Polaków. Po raz pierwszy w Polsce będą takie gwiazdy. Nie wiem, co jeszcze mam panu odpowiedzieć. Żadnych obaw, powiem tak. A nie boimy się KSW, jeżeli o to panu chodziło. Może oddam tutaj jeszcze koledze. To znaczy, tak jeszcze w woli wyjaśnienia. Państwo się sztucznie może też kreuje w mediach jakaś rywalizacja między federacjami, terminami tych gal. Chodzi o to, żeby fanom dawać walki, fanom MMA, jest coraz więcej u nas w kraju, które chcą oglądać. Jeżeli taka walka będzie zapewniona, a tutaj federacja zapewnia taką walkę, to chętni zawsze się znajdą. Rynek jest na tyle zainteresowany sportem, który cały czas się rozwija u nas w kraju, że naprawdę uważamy, że tutaj nie ma problemu z jakimiś terminami, z nakładaniem się terminów. Tyle, że nasz termin, czyli 28 października, jakby wypłynął pierwszy. I termin 5 listopada i gala, która wtedy się odbędzie, wypłynęła już po ustaleniu naszego terminu. Także myśmy zupełnie nie brali tego pod uwagę i nie była to żadna kombinacja z naszej strony. Mamy też zapewnienia tutaj od Aleksandra Emelianenki, że będzie też na gali jego brat Fiodor Emelianenko. Zrobimy wszystko, żeby był. Chcemy naprawdę pokazać prawdziwe MMA. Oczywiście odbywają się walki tylko w oktagonie naszej federacji. Nie wiem, jeszcze jakieś pytania? Gdybyśmy mogli głos Aleksandrowi. Ale rzeczywiście. Polski site fightsport.pl, Tomasz Majewski. Aleksandr, skażę, Fiodor poigrał ostatni bój. Co się stało? Jak ty z nim trenował? Co się stało w podgotowce? Что не пошло хорошо. Ну, здравствуйте. По поводу последнего боя Федора, там есть несколько спорных моментов. На мое усмотрение, мнение, также Федор первые заявления такие делал.
вот после боя комментировал, что судья остановил рано бой. Ну, как бы все видели, он пропустил удар, но он не отключился, он мог дальше выступать, дальше драться. И, ну, здесь нужно взять во внимание, что это тяжелый вес, и каждый удар может быть решающим. Поэтому, ну, ничего, это Федора не сломил, он будет дальше готовиться, он подошел в хорошей форме, будет ее дальше набирать. Вот, поэтому смотрите его за дальнейшими выступлениями, скоро увидите его на ринге. Алекс, я еще хочу спросить, что в подготовке было, бо ты раньше давал два интервью, которые я увидел, и в этих интервью ты сказал, что штаб, тренерский штаб, да, этих Воронов, Мичков, они сделали ошибки, да? Какие ошибки были в подготовке, бо ты брал в этом? Если спортсмен проигрывает, то в этом виноват тренер. Если спортсмен выигрывает, то это его личная заслуга. Ну, по поводу того, как тренировался Федор, вот, лучше спросить у него. Вот, и он сам расскажет про свой штаб, про своих тренеров, чему они его научили, какую информацию они, какие знания они ему передали. Вот, об этом лучше у Федора спросить. Я приехал на сборы просто, ну, помочь ему, поддержать в тренировочном процессе. Я не буду разглашать секретные тайны, по которым Федор готовится и тренируется к бою. Спросите у него. В какой форме ты уже сегодня? Я сейчас. Я? Да. Я в отличной форме. Я набрал очень хорошую форму. Я в такой форме никогда не был. Вот. И дальше еще буду набирать. И я знаю, что у меня будет очень много боев сейчас. Поэтому мне надо сейчас набрать форму, чтобы потом в дальнейшем уже на ней выступать, побеждать, выигрывать. А с кем вы будете тренировать до этого боя в Польше? Спарринг-партнеры, имеешь уж спарринг-партнеров? В Польше? Нет, еще у себя. А, у себя с кем я буду, да. Вот сейчас как раз перед выездом в Польшу на пресс-конференцию я созванивался с Федором, ему приблизительно в тех же числах хотят, в том же месяце поставить бой. Вот, я сейчас приеду, поинтересуюсь у него, будет он. Ну, готовится. Если будет, то мы куда-нибудь вместе уедем на сбор, будем тренироваться. Он будет мне помогать, я ему. И еще вчера мы разговаривали с Марьюшем. Он тоже очень хочет приехать к нам поработать. Вот, если ничего не будет его здесь сдерживать, никакие обстоятельства и обязательства, то еще Марьюш приедет, поможет, готовится. Ну, у нас есть спортсмены, есть бойцы, которые тренируются. Ну, да, так. Я без тренеров тренируюсь. Делаю все сам. Chciałem zapytać Aleksa o historyczną walkę dla Polski, która kiedyś odbyła się w Pride. Aleks, pomnisz ty boj z pierwszym paliakiem, który drался w Pride, da? Paweł Nastula. Da, Paweł Nastula. Co ty o tym boju możesz skazać? Nastula mówił, że chciałby jeszcze rewanż. Что ты на это? Я готов с Настулой выступить. Дело в том, что и перед боем Настула говорил, что если бой будет стойким, то у него есть шанс проиграть. Если бой будет в партере, то у меня шансов нет. То Настула меня победит. Тем не менее, у нас весь бой практически прошел в партере, и я задушил его. Я выиграл его сильнейшей дисциплине. Он, насколько мне известно, дзюдоист. Вот, и партер — это его очень сильная сторона. Я его задушил. Если он готов со мной выступать, дальше драться, еще бы проигрывает. Ради бога, в любое время. Я готов выйти и побить на стол. Так, Павел. Могу признать рацию, бо акурат трошечка с Александром вчорай навіть потренувалишмы и стойка, акурат приглядали нам się олимпийчицы, też mistrzowie. Стойка jest naprawdę kompletnym zawodnikiem i mogę przyznać, jest naprawdę dobry. Akurat pod kątem bokserskim jest dosyć dobrze przygotowany. Tak jak powiedział, że akurat stójca ma bardzo duże szanse. A jak wy думаете, lepsze sambo jest ta podgotowka w sambo lepsza, czym w brazylijskiej jiu-jitsu ili w judo pod MMA? Конечно, лучше. И мы своим примером, своими выступлениями с Федором всем показали, что самбо на сегодняшний день это самый универсальный, самый лучший вид спорта для перехода. Побили всех бразильцев, мы побили и дзюдоистов. Федя дрался с Агавой, побил его. Не всех, Вердум.
Ну, это исключение, там, из правил, насколько можно их бить. Ну... Что случилось в последнем бою твоим с Питером Грахамом, да? Ты в плохой форме был? Или травма какая была? Я был в очень плохой форме, я не готовился к этому бою. Вот. Я так поехал туда, пусть я рукава занимался. И получил травму еще в этом бою. Ну, как бы проигрыши нужны для того, чтобы делать из них выводы и больше не проигрывать. Вот. Больше такого не будет. Я теперь буду хорошим. Хотел еще может вручить до sprawy zaproszenia pana Fedora Emelianenko na garę. I Fedor jest osobą, dla którego słowo, dane słowo liczy się ponad wszystko. I na ten moment pozostało jeszcze 60 dni do gali. Także na ten moment możemy powiedzieć, że zrobimy wszystko, aby Fedor zjawił się na naszej gali. Aczkolwiek nie możemy tego zapewnić w 100%, tak? Ponieważ tak jak mówię, dla Fedora dane słowo liczy się i w tym momencie on tego słowa na 100% dać nie może, tak? Żeby była taka jasność. Kiedy będę znaleźć dalsze szczegóły? A potem z głównego starcia wieczoru odbędzie się jeszcze 5 innych pojedynków. Rosyjskich przeciwników Polaków podamy w ciągu kilku najbliższych dni, natomiast ja już w tej chwili mogę przeczytać nazwiska polskich zawodników, którzy będą walczyć na naszej gali. Są to Paweł Jóźwiak, Marcin Klaja, Filip Huncewicz, Piotr Muszyński i Rafał Czarnecki. Wszystkie walki odbędą się w profesjonalnym oktagonie, który znany jest nam z walk Ultimate Fighting Championship. Oktagon zasponsorowała nam firma Tapon. Mariusz, będziesz prowadził tą galę jako konferencjer, tego co dotarły informacje. Jak się czujesz? Lepiej jako konferencjer, czy jako zawodnik na ringu? Powiem może tak, mikrofon w moim ręku nie jest mi obcy, już do tego przywykłem, więc w MMA zaczynam się już coraz lepiej czuć. Akurat z Aleksandrem porozmawialiśmy trochę, oni przygarną mnie na kilka tygodni, żeby z nimi sobie potrenować, trochę w Stanach, trochę tutaj. No i cały czas do przodu widać, że przez ostatnie czasy troszeczkę zmiany małe poszły i cały czas wszystko idzie w dobrym kierunku, żeby efekty były tego wszystkiego. Jesteście zaprzyjaźnieni z tego, co zauważyliśmy, a czy stoczylibyście między sobą walkę? Powiem może w ten sposób, tak sobie powiedzieliśmy już wcześniej, jeżeli razem będziemy trenować, nie będziemy na pewno razem walczyć. To jest też chyba pytanie dla organizatorów. I oczywiście, jeżeli Aleksander i Fedor przegarną mnie tutaj, żeby u nich już na dłuższy czas trenować, na pewno do takiego czegoś nie dojdzie, bo to już akurat to jest warunek przede wszystkim tego, żeby z nimi trenować. Że jeżeli z nimi będę trenował, nie ma takiej opcji, żebyśmy się spotkali. Zaproszenie, które Państwo nam wysłali do nas, było napisane, że dzisiaj na tej konferencji prasowej poznamy przeciwnika Aleksandra. No, przyjechałem z Krakowa, żeby dowiedzieć się, kto będzie jego przeciwnikiem. Rozumiem. Wie pan co, to jest w ogóle całkiem fajna historia. Tak jak media wiedzą i wszyscy, mieliśmy zawodnika Tomka Nowaka. 5 dni przed konferencją niestety zawodnik przyszedł i stwierdził, że nie zdąży się przygotować do walki z Aleksem. No nie chcemy wystawiać do Aleksandra jakiegoś słabego zawodnika. No jest Aleksander jest znany. No musi walczyć z dobrym zawodnikiem. Nie jest to łatwe. Dużo nam przeszkodziło w ogóle w szukaniu zawodników. Te całe plotki, rzutacy. Mogą Państwo wierzyć czy nie, ale od 2 lat z tym walczymy. Mamy takie kłody pod nogi stawiane, że nikt w to nie wierzył. Ale dotrwaliśmy do tego miejsca i mogę obiecać jako wspólnik i mój wspólnik Aleksander Mikołajczak, ja, ta gala naprawdę dojdzie do skutku. Jeszcze taki mały powiem, że panie Kawulski, panie Lewandowski, oprócz pieniędzy jest też potrzebny honor. I to jest taki mój monit. A Państwo sami sobie dopowiedzą dalej, o co mi chodzi. No to może inaczej zapytam, czy możecie ujawnić 2 miesiące przed walką, kto jest na celowniku waszym, bo jest kilku zawodników w Polsce, którzy naprawdę prezentują bardzo dobry poziom, bardzo ciężkie, a o nich w ogóle się nie mówi. Jest Rafał Dąbrowski, który no, powiedział wprost, że został wysterowany przez Superfighta. Rafał Dąbrowski prezentuje naprawdę formę... To znaczy mówisz z Poznania o pseudoniuszu, o tym Rafał Dąbrowski. Tak, ja z Rafałem rozmawiałem. Tak, jest cały czas otwarte. W przyszłym tygodniu do czwartku podamy oficjalnie, kto jest przeciwnikiem Aleksandra. I też wchodzi w grę właśnie Rafał Dąbrowski. Ja chciałem dodać, że rozmawiamy oczywiście z czołówką wagi ciężkiej w Polsce, tak? Jest wyłączając oczywiście tych zawodników.
mi wypadają w tym momencie. I w tym momencie mogę już powiedzieć, bo taka informacja już wczoraj była podana w internecie, rozmawialiśmy nawet o debiucie MMA, w MMA Kamila Bazylaka, tak? On jednak także jest związany z Federacją KSW i jego nazwisko jakby wypada z obiegu. KSW? Da. No i я перестал с ними вести какие-либо переговоры, потому что я понял, что это непорядочная организация. У меня есть письма на почте, где они пишут, мне предлагают, чтобы я у них дрался. Но мы не смогли договориться там, по определенным моментам. И после этого я знаю, что они начали за меня тут говорить глупости, потому что гадости всякие. Да, они всяческим способом пытаются сорвать вот этот предстоящий турнир, который будет проходить, потому что они понимают, что тем самым они опустятся, а эта организация, она поднимется, потому что не смогли договориться со мной. Но это не красит их, это их наоборот. А они чернит. Говорили, кто может быть соперником? Моим? Да. Да мне без разницы, с кем драться. Я никогда не выбираю себе ни соперников, ни с кем я выступаю. Я всегда предоставляю эту возможность организации для того, чтобы был хороший, красивый, зрелищный бой. А чтобы не говорили, о, Александр себе сам выбирает оппонентов, он подбирает кого-то послабже. Мне без разницы, кого бить. То значит, я тут может еще дополнить целой истории. Пан Ковальский, пан Левандовский, когда не догадался с Александром, как был в Варшаве, то он właśnie распустил плотку о Александре, что он из хорена жутачка. Później jak się zrobił z tego wielki dym, oczywiście wielce medialnie to przepraszał. No to o czymś to świadczy. Albo jesteśmy poważni, albo mam jakiś honor. Nie wiem. Aleks, ostatni вопрос. Скажите, jest, как вы думаете, jest w Rosji молодые бойцы, которые могут повторить ваши успехи или Федора успехи? Бойцы-то есть, им надо много тренироваться. Нету неспособных, не спортсменов. Есть просто некоторые спортсмены, которые занимаются без такого желания, которое было у нас, когда мы выступали, начинали выступать в боях, когда мы начинали опыта набираться. А так мы все одинаковые, с двумя руками, с двумя ногами, одной головой. Но только желание у каждого разное. Спасибо. Chciałem jeszcze dodać, że październikowa gala odbędzie się pod hasłem starcie polsko-ruskie, czyli polski zawodnik będzie konfrontowany z zawodnikiem rosyjskim, tak? Żeby jakby uciąć wszelkie spekulacje, sędziowie tych pojedynków będą pochodzić zarówno z Rosji, jak i z Polski. Ja mam właśnie pytanie na temat tego tytułu, czy to takie nie jest pejoratywne troszeczkę, czy nie lepiej byłoby starcie polsko-rosyjskie, żeby już tak nie zaogniać tych sytuacji między naszymi krajami? Które i tak są. Czy, wie pan co, nie chodzi o budowanie jakiejś tam dramaturgii albo zaognienia sytuacji. To jest odwołanie do filmu, który w ostatnich latach na polskie ekrany wszedł, miał bardzo dobrą oglądalność i to po prostu jest nawiązanie do tego. Proszę tu nie szukać żadnych podtekstów takiego, o których pan mówi. To znaczy, czy na pewno było starcie, czy by była bitwa, zawsze można się do czegoś przyczepić, taka sprawa. Druga bitwa warszawska. Może nie tak. Prosimy dalej o pytania. Jesteśmy tu po to, żeby odpowiedzieć i wszystkich przekonać, że jesteśmy na tym rynku i na pewno zostaniemy. I że gala się odbędzie. Że gala się oczywiście odbędzie. Czy państwo uzależniacie dalsze jakby swoje ruchy od sukcesu tej gali? Czy przewidujecie na przykład, że może skończyć się powiedzmy lekkim minusem finansowym, załóżmy, i pójdziecie dalej? Czy jesteście na to przygotowani? Znaczy, wie pan, my już idziemy na takim minusie, my nie żyjemy z tego. Prowadzimy firmy budowlane, pracujemy własnymi ręcami. Jak wszyscy. Dokładnie. Nie żyjemy na razie z tego, jesteśmy fanami po prostu MMA. Włożyliśmy w to naprawdę potężne pieniądze i na pewno się nie podamy. Planujemy już poza tą galę, tak? Jesteśmy już jakby do przodu z biznesplanem i planujemy organizować w kolejnych latach dwie duże gale rocznie. Dwie dobre gale. Mariusz, a kiedy zobaczymy Cię na ringu w roli zawodnika kolejny raz? Czy jest już, masz jakiś plan? Bo mówiłeś, że jedziesz trenować z Aleksem. Najprawdopodobniej będzie to pod koniec listopada. Jeszcze oczywiście trenować cały czas trenuję. Nie ma okresu wolnego, było raptem 2 tygodnie.
I ja akurat jestem troszeczkę spory tyły mam za zawodnikami, którzy są na topie, więc cały czas trenuję, a najprawdopodobniej w roli zawodnika spotkacie mnie pod koniec listopada, początek grudnia. Czego spodziewasz się tam w Rosji, jeśli chodzi o treningi? Czy jest coś, czego nie nauczyłbyś się tutaj w Polsce? Ja jestem chłonny wiedzy przede wszystkim i wszystkiego po prostu. Czy muszę się jeszcze nauczyć bokserów, jiu-jitsu, czy sambo od chłopaków. Wszystkiego, powiedzmy, ja jestem parę lat do tyłu za tym wszystkim. Oni wszyscy trenują po 20 lat, a w październiku będzie dopiero 2 lata, jak ja się tym zajmuję. Od kiedy odszedłem od trampolinu. Więc tak naprawdę jeszcze się muszę uczyć dużo, dużo wszystkiego. I chyba jeszcze życia by mi brakło, żeby się tego wszystkiego dobrze nauczyć. Albo czasu, dlatego że kilka lat mam jeszcze zajmować się tym, więc chyba braknie mi tego czasu, żeby się wszystkiego nauczyć perfekcyjnie. Czy dalej wierzysz, że osiągniesz sukces w MMA? Czy dalej wierzę? Ja się nigdy nie poddaję, idę cały czas do przodu, a ci, co sobie drwią z tego wszystkiego, to dzisiaj niech oni drwią. Jeszcze troszeczkę czasu potrzeba do tego, że od razu Rzymu nie zbudowano. A u mnie tak naprawdę jest problem cały czas z tą wydolnością, ale zaczyna już to wszystko iść do góry, dlatego że 400 kilo od razu nie podnosiłem. Trzeba było kilka lat. Dla mnie wyznacznikiem 400 kilo jest powiedzmy 3 czy 4 rundy po 5 minut. Dzisiaj podnoszę 300, ale gdybym miał za rok podnieść 400 kg, powiedziałbym innemu zawodnikowi, jest to na razie niemożliwe. Daj sobie troszeczkę czasu i podniesiesz na pewno to. To samo z tymi wytrzymaniem kilku rund. Trochę czasu, trzeba po prostu, choćbym trenował po 10 godzin dziennie, nie zrobię tego. Na to trzeba po prostu czasu, organizm musi się zaadoptować do tego wszystkiego. Codziennie, systematycznie, a efekt na pewno będzie, dlatego że jestem cierpliwy i znam swój organizm. Czy nie obawiasz się ciężkich treningów tam, bo rosyjska szkoła słynie z bardzo mocnych treningów. Chyba niewiele jest krajów, gdzie tak mocno się trenuje jak w Rosji. Czy nie boisz się kontuzji? Ciężkiej pracy na pewno się nie boję, dlatego że jedną dziedzinę zawodową już mam zaliczoną. Praktycznie 13 lat zawodowo dźwigałem i będąc na poziomie światowym, bo tak było, ciężko, że pracowałeś po kilka godzin dziennie, więc dla mnie nie jest to nic nowego. Dziękuję.